Panie i panowie, przed wami najlepszy, najbardziej sumienny, regularnie wypuszczający content, ten, jak to się ładnie mówi, YouTuber, chociaż nienawidzę tego określenia, jest idiotyczne. XCOM. Miałem nagrywać, kupiłem sobie tę grę. Wydałem na nią swoje własne, ciężko zarobione w pocie czoła pieniądze. I wiecie, ile w nią zagrałem? Tyle, co nagrałem tych filmików. I cholera jasna, chcę ją przejść. Nie po to kupiłem ten dodatek, żeby w niego nie zagrać. Okej. Okay. Obiecuję, naprawdę. Tym razem obiecuję poprawę. Tym razem... może nie będę wrzucał tych filmów tak bardzo często, ale dociągniemy to do końca. To będzie kampania dociągnięta do końca i macie moje słowo, na którym absolutnie nie można polegać, bo od miesiąca nic w ogóle nie wrzuciłem na kanał. A ja tu wchodzę na maila, patrzę, a tu mi subskrybują ludzie, w ogóle nowi ci ludzie oglądają moje filmy gdzieś w ogóle z dupy, gdzieś przychodzą i mówią: wow, ten super Laciu to robi fajne filmy. A ja tak patrzę na swój kanał, od miesiąca nic. To trochę lipa, nie? I stwierdziłem, że tak dla nowych subskrybentów, których gorąco pozdrawiam, jak i dla stałych, whatever, bywalców, tak, należy rozpocząć nową kampanię w XCOM Enemy Within. Będzie to classic. Damage Roulette sobie daruję, bo to niby jest ciekawe, ale się strasznie boję. New Economy. Tak, bo randomizacja tych płatności krajów, not created equally, randomizacja statystyk żołnierzy, hidden potential, randomizacja tych wzrostu statystyk, training roulette, tym razem nie, bo to jest bardzo ciekawe, ale tym razem nie, save scam nie jest dla nas, a aiming angles jest dla nas, moim zdaniem to jest niesamowicie fajna opcja, dlatego ją zaznaczamy. Advanced Options, Tutorial nie, Meld Tutorial nie. Obydwie operacje, Iron Man. Bez Iron Man po prostu nie ma zabawy. No i Reduce Beginner Voice Over, żeby nam to pani doktor Valen nie gadała... Fucking shit. Żeby nam pani doktor Valen nie gadała głupot. Iron Man, Reduce Beginner Voice Over... tak... New Economy Created Equally, Hidden Potential, Aiming Angles. I let's do this shit. Enable tutorial experience. If you have never played XCOM Enemy Unknown before, it is strongly recommended. Fuck you! Grałem już w XCOMa. Dużo razy. Tak w oryginał, jak i w remake, i w Those Who Plays With The Devil Toys. Fuck you! No i teraz pytanie, gdzie sobie ustawimy bazę, bo to jest bardzo ciężki ten... Może gdzieś, gdzie jeszcze nie mieliśmy bazy. W Europie już było. W Azji chyba ustawiałem bazę ostatnim razem, więc może... 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 Nie, znowu w Azji. Azja mi się podoba. Lecimy na pierwszą misję. You'll be heading into Japan for the next. Na pierwsze misje. Tyle. Jesteśmy ready to engage, bla bla bla, launch mission. Ja wiem, że może to nie jest Impossible, na którym ostatnio grałem, ale nadal jest to klasyk, a na klasiku też nie należy jakby odpuszczać i nie być ostrożnym, trzeba być ostrożnym. Zwłaszcza, że początek gry w XCOMie jest szalenie ważnym elementem gry, bo bardzo łatwo można przegrać, bo później przyznaję, że jest coraz łatwiej tak naprawdę. No patrzcie, trzy kobiety wysłali na misję. Już się źle zanosi. Okej, okay, najpierw trzeba spojrzeć na otoczenie. Gdzie ja jestem? No, gdzieś jestem. Zdaje się, że ja poznaję tę mapę, ale chyba nie od tej strony zawsze zaczynałem, także... Ostrożności nigdy za wiele. Na razie nikogo nie widać, pewnie nie zobaczymy jeszcze w tej turze. Mogę sobie deszcznąć w takim razie. Overwatch i deszcz też tutaj pod drzwi. I tak skończyła się pierwsza tura w nowej
kampanii... O, okej, okay, tam jest meld, to już wiemy, gdzie skręcać. Miałem zamiar iść przez budynek, ale... No cóż, meld jest troszkę bardziej jednak zachęcający. Czy ja bym chciał... Chyba bym chciał, ale pójdę tu, bo tam się trochę boję. Dobra, jest czyściutko. Tu pójdziemy w ten sposób. Tu tak. A ty, mój chłopcze, pójdziesz tutaj. A ty pójdziesz tutaj. Nie wychylam się jeszcze, bo gdyby jakimś cudem tutaj byli obcy, to by mnie zauważyli i by był problem, tak? Tak, tam to kto ta jest. Bardzo mi się podoba ta opcja, że teraz żołnierze mówią swoim własnym językiem rodowitym. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobra. W końcu trzeba wychylić nos. Wychażu. Dobra, widzę, gdzie jest meld. Trzeba jeszcze dalej pobiec. To tak. Pojechali. Tu. Teraz zastanawiam się, czy dalej się tam wychylać, bo tu już ktoś może stać i może być problem. Duży nawet. Roger, Dodger. A ty w takim razie pójdziesz tu. A ty... Fuck, no. Poszedłbym dalej, ale się boję, no. Cholernie się boję, cholernie się boję. Czy ja powinienem? Nie, no nie powinienem. No przecież to jest samobójstwo. Nie, zostaję, zostaję. Kurna, zasrany meld. Nie, no zostaję. Chcę zdobyć ten meld. O, i dzień dobry. No to będziemy mieli problem. Co prawda pierwszy sektoid sprzątnięty. I to na Overwatchu. Okej, okay, trzeba przyspieszyć ruchy. Z jednej strony chcę zdobyć ten meld, a z drugiej strony nie chciałbym się wrąbać w jakąś kolejną grupę. Ale ten meld jest taki kuszący, taki śliczny, taki kolorowy. Zrobimy tak. Ty tu wyjrzysz i zobaczysz... Kurde. Jedna tura, tak? Czyli nie zdążymy. Innymi słowy. No tak, nie zdążymy. Tutaj nikt nie dobiegnie, także nie mam co już po ten meld biec. Aj, trzeba było się bardziej spieszyć jednak. No cóż, następnym razem będę mniej ostrożny. Okej, okay, to skoro nie ma co tam co kombinować z tym meldem, kopnij się i tak tutaj. Co ty zrobisz? Kogo ty masz tam na celowniku i... Tak, 20%. Już lecę i strzelam. Garcia... Ty pójdź tu. Nie wychylam się, bo jeszcze nie czuję się specjalnie pewnie, żeby tutaj strzelać. Tak samo w tym miejscu. Więc dlatego chowam się tak tuż za rogiem. Żeby obcy musieli do mnie podejść, a nie na odwrót. Zróbmy to w ten sposób. Na razie idzie dobrze. Brak strat, jeden sektoid na naszym koncie. Także jesteśmy do przodu, ale niestety meld stracony. Wielka szkoda. Bo później to nam będzie potrzebne. Dobra, ty pójdziesz tu. Nie widzisz nikogo. Dobrze. Zobaczymy, kogo ty zobaczysz zza tego rogu. O, proszę, dzień dobry. Bardzo miło mi pana poznać. O, aha, okej. Czy ty... Fuck, nie dobiegniesz. Szkoda. Tu też zostanę sflankowany i tyle z tego będzie. Dobra, okej, okej. 75%, tak? Dobrze. Spróbuj. Z tego? Ty tu niestety nie strzelisz, a wielka szkoda. Gdybyś mogła podejść tutaj i strzelić, to by było super, bo byś go flankowała. Ale tak się nie stanie. Fatalnie, szkoda. Dobra. Podejdź tu.
I teraz ze względu na to, że trochę się boję tego sektoida, to wykorzystam pierwszy granat. I to będzie drugie zabójstwo na koncie tej pani. Także spodziewam się awansu już po tej misji. Overwatch i tyle. Zobaczymy, co ten jeden sektoid tam zrobi. Pewnie się wycofa. Aha. Mądry sektoid. No proszę. A jednak oberwaliśmy po łbie. Gdzie jest meld? Gdzie jest meld? Kurde, ktoś usłyszał melda, ja nie słyszę. Aha, tu jest. Widzę. Dobra. Okej. Okay. Najpierw jeden kroczek. Okej, są cztery tury, żeby ten meld zgarnąć. To mogę sobie podbiec tu, powinno być bezpiecznie. W kolejnej turze ona powinna go zgarnąć i będziemy mieli pierwszy meld na koncie. To nam sporo pomoże. Co dalej? Tego sektoida jakoś trzeba sprzątnąć zgrabnie. Tylko też trzeba zrobić to tak, żeby on nie sprzątnął nas. Zupełnym przypadkiem. 22% fatalne szanse. Ja wolę się schylić. To przeczekać, a Garcia... Garcia będzie stał... tutaj. On nie powinien widzieć tego obcego, dobrze? I Overwatch. A co tutaj? Zrobimy tak. I też Overwatch. Chociaż pewnie ten obcy tam nie wyjdzie. Się nie nadejdzie na te Overwatche. O kurna! Jaki ostrze, ale przynajmniej wszyscy przeżyli. Dobra, pierwsze co to meld. Dobiegnie do niego, świetnie. Nie otwieraj drzwi, tylko... Dobra robota. Meld zebrany, jesteśmy w domu. Dobra, co dalej? Chyba wracam tu. I nadal przeprowadzamy szturm w tę stronę. Szkoda, że ja tutaj nie dojdę. Nie, kurde, nie! Nie ten przycisk, Boże drogi, nie, to jest okropne, dobra. Tak fatalny błąd należy bardzo szybko naprawić. Tak, granatem, którego nie mam. Dobra, świetnie się zanosi. Nie. Dlaczego ja zapomniałem klawiszologię? Dlaczego ja wciskam Y zamiast tabulatora? Może powinienem zacząć grać na padzie. Na padzie jestem totalnie przyzwyczajony do klawiszologii. Okej. Oceńmy mniej więcej, jak daleko latają granaty w tej grze. Całkiem daleko. Okej. Okay. Na tyle daleko, że uratuje mnie ten granat z tej fatalnej sytuacji, w której się znalazłem przez własną głupotę. Dobrze, i nigdy więcej wciskania Y zamiast tabulatora, żeby przełączyć się między żołnierzami. Jezu, jak można? Nie, no naprawdę, nigdy więcej takich rzeczy. Przecież to było fatalne z mojej strony. Tak czy inaczej, dobra, tu się wespnę na dach i zobaczę, czy coś tu będzie widać z tego dachu. Jak widać, nie bardzo. Okej, więc powolutku podejdziemy chyba tutaj jakoś. Nie, jednak się mimo wszystko schowam, nie będę wychodził tam. Dobra, skoro tu jest czysto... Szlak by to trafił. Mam... Moje palce i mięśnie w palcach źle pamiętają, jak się gra w tę grę.
chyba muszę naprawdę przemyśleć granie w to napadzie, bo przecież ja przegram przez nawalanie niepotrzebnych overwatchów. Okej, jednego widzi. Nawet go ustrzeliła, dobrze. A drugi overwatch? Ta druga go zobaczy? Zobaczyła. O, tam nawet z dachu strzela tamta. Ale widać, to już nie mieli takiego szczęścia z celnością. Dobra, trochę się cofnęli. Ja tu nie mam granatu, tu też nie mam granatu. Niestety ostatnie dwa granaty zostały tutaj z tyłu. Także ja tego nie dorzucę. Zrobimy w te... Nie zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. Ja się trochę boję tego kolesia ruszać za bardzo, bo on tu mi zginie, on jest na strzała. Tu zrobimy taki manewr. I zwyczajnie... Aha, tutaj będzie go widzieć, tak? To trochę lipa. Aha. Ale z jakiegoś powodu... Aha, bo przez ten filar nie widzi go. Szkoda, bo by go chyba flankowała z tego, co widziałem. Ale ja i tak się wolę w takim razie schylić. A tu, no... Jasne. Zostanę, skoro ona stąd jest w stanie strzelić. To może akurat się jakiś gnojek nadzieje. Jeden mind merge. Podchodzą? No coś tam... Podchodzą. Jeden jest na overwatchu, także ciężko mi się będzie z tej pozycji teraz ruszyć. Granatów cholera jasna nim nie mam, a to by załatwiło jednego na pewno. Kogoś ty tu widzisz, tak? 30%, żeby go trafić, to nie za bardzo mi się wydaje, że to zadziała. Tam jest ten overwatch jeszcze. Pojechali! To się nie bardzo mogę tam ruszyć tak, jak bym chciał. 23. Dobra, to lepiej wolę tutaj spróbować. No szlak by to trafił. Prawieśmy go mieli. 30%. Ty w niego trafisz? Nie, tutaj tylko. No to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, najpierw spróbuję sprzątnąć tego tutaj. Pistolet w zupełności wystarczy. Jeśli tylko trafi. Ale nie trafił. W takim razie ona się nie może z tego dachu ruszyć, bo się wrąbie w Overwatch i będą jaja. I co tutaj zrobić? Bo ten obcy to... Kurde. Przecież jak on tu podbiegnie, to od razu flankuje kogo chce. To w ten sposób mu zagrozimy. No dobra, no to spróbuj do nas podbiec i zobaczysz, jak to się skończy dla ciebie. Okej, nie podbiegnie. Fuck! No nie musiał podbiec. Teraz pytanie, czy ten drugi tutaj jest na Overwatchu. Jeśli tak, to trochę... Trochę niedobrze. Ty go tu możesz ustrzelić. Jakbym tu tylko przeszedł, to mam go na widelcu. Ale ten może być na Overwatchu. Jeszcze 3%. Świetne szanse. Zrób tak. Ty już możesz się spokojnie ruszyć stąd. Zrób tak. Dobra, zaryzykuję zaraz. Czy to na pewno będzie flankowanie? Tak, to będzie flankowanie.
proszę, nie, no kurde. Zrobić to czy nie? To jest dobry ruch, ale... Okej, okay, wszystko będzie w porządku. Jedziesz. Wiedziałem, że będzie ten Overwatch. Ale nie trafił w ciebie. Yes! No dobra, oby ryzyko się opłaciło. Się opłaciło, mamy dwóch z głowy. Gdzie on stał? Nie pamiętam, gdzie on stał. Pojechali! Już wiem, gdzie on stał. I już wiem, gdzie nie stoi. Z nim rozebrali. Good work out there, Strike One. If I may, Commander. Pa. Pierwszy sukces. Oczywiście to był łatwy sukces, tak? To pierwsza misja na klasiku, to mimo wszystko. To nie to co impossible, ale nie należy spoczywać na laurach. Zobaczmy szybciutko, jak wyglądają awanse. Dobra, ciebie już słuchałem. Wiem. Mamy dwie promocje, jak to się nazywa. Mamy, no wiecie, mamy pierwszego Assaulta i mamy pierwszego Snipera. Teraz brakuje nam tego tylko Heavy'ego i Supporta, żeby mieć pełny skład. Niestety dwoje z moich ludzi są ranni, więc w następnej misji ich nie będę mógł wykorzystać. A wielka szkoda. Dobra, mamy jakiś syf. Będziemy ten syf badać. Zobaczmy, co chcemy sobie przebadać najpierw. Meld? Nie. Myślę, że bardziej będzie mi potrzebne... Alien Materials? Nie. Weapon Fragments. Będziemy to badać na początku. A w Engineering? W Engineering zbudujemy sobie jedną apteczkę. I na tym chyba poprzestaniemy. Satelity sobie zbudujemy zupełnie kiedy indziej. Build Facilities. Zobaczmy, tutaj będziemy kopać. Czy Satellite Dumping? Oczywiście, że nie mogę. Tu będę chciał sobie budować swoje elektrownie, bo tu jest para, więc tu będzie jedna ta cieplarniana, czy jak to się tam nazywa. To jest zrobione. Tu. Commander to Mission Control. Commander to Mission Control. No i co? Jesteśmy po pierwszej misji, całkiem ładnie zakończonej, wydaje mi się. No to co? Przede wszystkim, tak jak zwykle, liczę na wszelkie komentarze, na sugestie co do tego, jak wyglądają odcinki i tak dalej, w ogóle pytania, wrażenia i prośby o to, żeby znaleźć się w drużynie. Jak na razie lista osób do wylosowania liczy sobie 70 osób, z tego co pamiętam, i z tej puli będę losować. Już w następnym odcinku dowiemy się, kim tak naprawdę są ludzie w moich barakach i kto będzie leciał na kolejną misję. Także do zobaczenia, liczę na komentarze, bla bla bla. No i tyle. Na razie.